Witam Państwa serdecznie. W wideo pokazie dla sklepu www.kupujesz.pl pokażemy dzisiaj plecak firmy Wisport Guide Open Space 80 litrów. Jest to plecak wykonany z kordury, waży 2700 gram. Zachęcam do zapoznania się ze szczegółowym opisem w linku pod filmem lub ewentualnie na naszej stronie, wpisując Guide Open Space na stronie kupujesz.pl, wyświetli się ten plecak i będzie dokładny opis. Jak wiadomo, w naszych wideopokazach zależy nam, żeby pokazać, jak wygląda przedmiot na żywo, nie żeby go opisywać. Pokażę tylko najważniejsze jakieś kieszenie czy zalety tego plecaka. Zacznijmy od górnej części. Na górze mamy w klapie standardową kieszonkę. Większość plecaków Wisporta ma tutaj kieszonkę w tym miejscu, jest dosyć płaska, można sobie coś schować. Druga sprawa, są to szelki w górnej części, ściągacze. Można tu sobie zaczepić karimatę, śpiwór, ewentualnie namiot. Teraz przejdźmy do systemu nośnego. System nośny jest w pełni regulowany. Można dostosować sobie go do odpowiedniego wzrostu. Pas biodrowy jest wyjmowany. Jest zaczepiany tutaj w środku na rzepy, więc można go sobie wyjąć. Jak widać, jest dosyć solidnie wykonany. Tutaj jeszcze mamy ramionczka. Też jak widać, dosyć solidnie wykonane, powinno nam starczyć na bardzo długo. Tak plecak wygląda z boku. Mamy drugi bok. Dodatkową zaletą są jeszcze kieszonki tutaj boczne, dosyć płaskie, ale pojemne. Jeszcze mamy tutaj z boku takie małe kieszonki, można sobie wsadzić na przykład termos. Teraz przejdźmy do komory głównej, odpinamy klapę. I tak, na górze mamy ściągacz komina, tutaj mamy komin, który nam zwiększa pojemność plecaka. Jak widać, tutaj jest przynajmniej 25 albo 20 cm dobre komina, to jest dużo, dużo więcej pojemności. Kieszeń główna prezentuje się mniej więcej tak, tam jest oczywiście wsadzony wypełniacz z folii bąbelkowej. Postaram się jeszcze pokazać tutaj jedną ciekawą kieszonkę. Mamy tu taką kieszonkę zapinaną na zamek. Jest dosyć płaska i mała, idealnie nadaje się na trzymanie dokumentów. Co jest zaletą tego plecaka? Aha, jeszcze zanim pokażemy zaletę największą tego plecaka, pokażę jeszcze taką fajną kieszonkę tutaj w klapie pod spodem. Od środka mamy też w klapie kieszonkę, też można sobie pochować różne rzeczy, tutaj też można schować na przykład dokumenty, nie powinny nawet zostać zauważone przez ewentualnego złodzieja, który chciałby nas obrabować. To jest taka dosyć nietypowa kieszonka. I teraz najważniejsze zalety, czyli dojście do plecaka przez przednią część. Tutaj mamy taką kieszeń otwieraną. Otwieramy ją sobie tu do dołu. I do górnej części, głównej kieszeni mamy dostęp tutaj. Bo jak wiadomo, kieszeń główna dzieli się na dwie części. Tam w środku mamy taki ściągacz, którym możemy podzielić plecak na górną część i dolną część. Tu sobie zamykamy. Jest to dosyć przyjaźnie zrobione. Otwieramy tutaj szelki dolnej części. I tutaj mamy dostęp do dolnej części plecaczka. Jest to coś takiego. Tutaj też oczywiście jest wypełniacz. Możemy to zamknąć. Wszystko ładnie, szybko, sprawnie nam idzie. Zamykanie, otwieranie. Jeszcze o jednej rzeczy zapomniałem, już ją pokazuję. Jest dosyć silny. Myślę, że sobie poradzimy. Zamkniemy to na szybko, tylko i wyłącznie do pokazu. Tutaj mamy oczywiście szybko od tej klapy. Do plecaka dołączony jest pokrowiec przeciwdeszczowy, który znajduje się tutaj w dolnej części plecaka. Już otwieramy, jest to kieszeń na rzep. Pokrowiec prezentuje się tak. Pokażę, jak on wygląda na plecaku. Zakładamy go oczywiście od góry na dół. Plecak kilka sekund staje się wodoodporny. I teraz, jak widać, plecak, z plecaka można normalnie korzystać. Mamy plecy, zakładamy sobie na plecy ten plecak. Ale za to nie przemoknie nam na pewno. Dziękuję Państwu za uwagę, serdecznie zapraszam do oglądania naszych innych wideopokazów, jak i do robienia zakupów w sklepie www.kupujesz.pl. Pozdrawiam.